Witam Państwa w kolejnej odsłonie naszego cyklu 5 na 5, czyli 5 posiłków na 5 dni tygodnia. A dzisiaj pokażę Wam ekspresowy deser, czyli ciasto marchewkowe, ale pieczone w naczyniach. Nasze naczynia mają taką funkcję, iż można w nich piec dokładnie tak samo jak w piekarnikach przez odmienny system konwekcji i akutermiczne dno, które bardzo długo utrzymuje temperaturę w jego wnętrzu. Ciasto marchewkowe to niezwykle prosta potrawa. Wystarczą jajka, odrobina maślanki, mąka, marchewka, przyprawy, olej i cukier. Co ciekawe, ja dzisiaj wybrałem cukier muskowado, czyli cukier nierafinowany, nieoczyszczony, zawierający naturalną melasę, która ma bardzo dużo przyjemnie karmelowego posmaku. I taki cukier właśnie nieoczyszczony proponuję Państwu użyć do tego ciasta. Jest on dużo zdrowszy i dużo smaczniejszy. Wybijemy 3 jajka. Dodajemy 350 g cukru. Może Wam się wydawać, że to jest dość dużo, ale mamy tutaj jeszcze maślankę, mąkę, marchewkę. Ilość tego ciasta jest dość dużą proporcją, więc ten cukier nie powinien stanowić kłopotu. Całość miksujemy, aż masa jajeczna dobrze połączy się z cukrem i porządnie się na powietrze. Dzięki temu ciasto będzie rosło, będzie puszyste i wilgotne w środku. Gdy masa jest już napowietrzona i dużo jaśniejsza, dodajemy do niej kolejno maślankę, około 150 ml. Oleju, najlepiej rzepakowy, z pierwszego tłoczenia. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia i jedna łyżeczka cynamonu na wzmocnienie karmelowo-marchewkowego smaku. Teraz całość miksujemy i będziemy stopniowo dodawać mąkę. Dodajemy teraz 330 g mąki, najlepiej przesianej, tortowej i stopniowo po trochu. Dodajemy teraz 300 g startej marchewki. Możecie ją zetrzeć na grubych oczkach lub tak jak ja w takie płatki. Krótko teraz miksujemy, tak żeby tylko połączyć ciasto z wiórkami marchewki. Masę przelewamy bezpośrednio do naczynia wyłożonego wyłącznie pergaminem. On ułatwi nam wyciągnięcie później ciasta po upieczeniu. Natomiast nie ma tutaj żadnego dodatku tłuszczu. Całość przykrywamy pokrywką i na małym ogniu pieczemy przez około 40 minut. Jeżeli nie jesteście pewni, czy Wasze ciasto jest już upieczone, tradycyjną metodą wbijamy wykałaczkę. Jeżeli wykałaczka jest czysta, znaczy, że jest gotowe. Po 60 minutach pieczenia nasze ciasto już jest wyrośnięte, cudownie uparowane w płynie, który puściła marchewka podczas pieczenia. Pachnie niesamowicie cynamonem. A teraz zdradzę Wam patent, jak przyspieszyć ten przepis. Jeżeli znacie pokrywy Venturi, a na pewno już je znacie, to z tą pokrywą to ciasto będzie się piekło o 1/3 czasu krócej, czyli zaledwie 40 minut. Myślę, że jest to bardzo fajna opcja, gdy wpadną niezapowiedziani goście. Marchewkę zawsze w domu mamy, cukier, mąka, mleko, kefir i gotowe. A teraz przekładamy na deskę i oprószymy odrobiną cukru pudru. Cudownie pachnie karmelowo-cynamonowo minutami. Jak widać, jest bardzo ładnie przyrumienione, a jednocześnie puszyste, co zdradzają te pęcherzyki. Mam nadzieję, że ta chrupiąca powierzchnia skrywa w środku wilgotne i niesamowicie aromatyczne ciasto. Sprawdźmy to. Grubo opruszam cukrem pudrem i sprawdzamy, co jest w środku. Ciasto jest jeszcze gorące. Ja proponuję Wam je chwilkę przestudzić, wtedy na pewno będzie się łatwiej kroiło. Ciasto jest wspaniale wilgotne, niczym brownie w środku. Z zewnątrz widać chrupiącą skorupkę i odrobina cukru pudru. Niebywale proste, szybkie ciasto z podstawowych składników, które każdy z Was ma w swojej kuchni. Przetestujcie, spróbujcie, dajcie znać, jak Wam wyszło. A ja chyba już uciekam.